Zapraszam do kącika Hani. My ruszamy w dalszą drogę. Dzisiaj idziemy w stronę Port Hedland, a potem do Brumno i coraz bliżej zbliżamy się do Queensland. Jeszcze przed nami około pewnie 5000 km i będziemy na miejscu. A my teraz wybieramy się na wycieczkę do kanionu w Karodzini Park. Będzie to wycieczka stopnia czwartego, także niełatwa. Ja chyba musiałam dla siebie taką jeszcze raz zrobić, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie. I okazało się, że wyszło mi to nie najgorzej, a do tego nakręciłam tyle klipów, że teraz bardzo mnie serce boli, że nie mogę tego wszystkiego nagrać i wam pokazać. Gotowi na wycieczkę? No i ciebie. Plecak? Jesteśmy zajechani do twojej ulubionej dziury w ziemi, tak? Idziemy explore. Idziemy do dziury. Okej. Okay. Ruszaj. Ja już się ruszyłem, a what about you? Ja już też idę. No to się ruszaj. Wędrowniczek? Pięknie jest wędrować sobie. Dzisiaj kąpieli nie będzie, bo jest zimno. Ale jaka ładna woda ci tam leci. Pierwszy raz jest tak zimno, jak jesteśmy. Z tego wynika, że klimat się oziębia. W ciągu dnia nie jest tak zimno, bo jest około 24 stopni, ale wieczorem, jak tylko słońce zajdzie, to w środku lądu potrafi być naprawdę chłodno i tutaj noce chyba około 12-14 stopni, co dla mnie jest... Nie jest moja ulubiona temperatura, dlatego jedziemy wyżej, gdzie będzie 28 w ciągu dnia i 20 w nocy. Takie mi bardziej odpowiadają. Wiecie, człowiek, ja jestem taka uparta i ponieważ jak wiecie o tym, że byłam w szpitalu nie tak dawno i dostałam przeróżne diagnozy od lekarzy, z którymi nie bardzo się zgadzam, a jedna była możliwość wędrowania i chodzenia i musiałam przyjechać sprawdzić, czy ja faktycznie jestem w stanie jeszcze po skałach latać i całkiem dobrze mi to wyszło, bo wycieczka, którą myśmy zrobili, była chyba 4 czy 5 godzin, także nie była to krótka wycieczka i sobie całkiem nieźle poradziłam. Ma to miejsce, te kaniony mają w sobie coś tak magicznego, że jak już raz się do nich przyjedzie, to nie można zapomnieć o nich myśleć i człowiek wraca jak bumerang z powrotem i jak tam się jest, to bardzo ciężko jest wyjechać. No myśmy pojechali dalej właśnie między innymi też ze względu na temperatury, bo przy oceanie temperatury są łagodniejsze, nie ma takich zimnych wieczorów ani takich gorących dni jak to wewnątrz lądu. Ciekawa byłam również, ile jest młodzieży europejskiej, której w zeszłym roku było zatrzęsienie tutaj po drodze, jak jechaliśmy, ale okazuje się, że dalej pełno Francuzów spotykaliśmy. Całe obozy teraz stoją w niektórych miejscach, po 20 samochodów i namiotów stało przy drodze i również tutaj w tych parkach cały czas koczują. Spotykamy również młodych Niemców, którzy jadą właśnie, mieliśmy nocleg teraz niedawno z parą, która przyjechała tutaj i pół roku temu pracowali, mieszkają w takim mniejszym dużo samochodzie niż nasz, taki mały żółk i nie mają zamiaru wyjechać, tak im się ogromnie tutaj podoba, nie chcą wracać z powrotem, starają się znaleźć sponsora, co jak wiecie nie jest takie łatwe. I pozostać tutaj. No, życzyłam im wszystkiego dobrego w swoich przedsięwzięciach i mam nadzieję, że wszystkim młodym ludziom, którzy pragną zamieszkać tu w Australii, uda się to i spełnią się ich marzenia. Ja bardzo wierzę w to, że marzenia, które są prawdziwe i faktycznie bardzo się czegoś chce, to człowiek prędzej czy później to osiągnie. A tu spotkaliśmy szkolną wycieczkę. I takie te kaniony jeszcze 5-10 lat temu, jak myśmy tu pierwszy raz przyjechali, to była pustka i parę osób można było spotkać, a dzisiaj
już całe wycieczki. Jak widzicie, akurat teraz był wolny weekend i bardzo dużo właśnie młodzieży było szkolnej. No i ludzie, którzy mieszkają w tych kopalnianych miastach, przyjeżdżają tutaj w wolnych chwilach cieszyć się pięknem natury, no bo to jest cudo natury. Ten park, muszę powiedzieć, że jest naprawdę tak przepiękny, chociaż został właściwie uratowany również dzięki między innymi ludziom, bo inaczej kopalnie by tutaj wkroczyły i wydarłyby wszystko, ponieważ te skały są pełne rudy żelaza i innych minerałów, więc ciężko było to ochronić, ten kawałek, i wokół tego bardzo dużo jest kopalni. Właśnie między innymi w ostatnich filmach pokazywałam wam to miasteczko Newman, które jest, to jest nie tak daleko od tego miejsca. Takich kanionów tutaj jest bardzo dużo i właściwie cała Australia Zachodnia jest pełna różnego rodzaju minerałów, złota, srebra, rudy żelaza czy czegokolwiek, więc trzeba chronić to, co pozostało, bo i cóż z tego, że wykopiemy i potem zostaną tylko dziury i pustka, a piękno jest na pokolenia, na bardzo, bardzo długi czas, tak długo, jak ziemia nam to da, to możemy się cieszyć. Mnie bardzo boli, jak patrzę na kopalnie, jak właśnie wykopują i niszczą ludzie, no ale taka natura ludzka. Wszyscy teraz chcą mieć samochody, telewizory, no ja nie jestem inna, również z tego korzystam, ale jest to cały czas mimo to bolesne. A to wszystko młodzież europejska, którą po drodze spotykaliśmy. I tak jak wam powiedziałam, jak kiedyś siedzieliśmy tutaj nad tym jeziorkiem sami, nawet mamy zdjęcie w takim przepięknym miejscu pustym. Woda była wówczas krystaliczna, bo nie było tyle deszczu. Teraz akurat dosyć padały deszcze, a my tutaj sobie zajadamy lunch. Jeszcze chleb razowy, który ja w domu upiekłam, ponieważ nie bardzo mogę jeść inny chleb, tylko razowy. Janusz rządkiewki wsadził do lodówki i ona zamroziła to i żal mu było wyrzucić. I on te zamrożone rządkiewki zajadał. Ja niestety zrezygnowałam. No i zjedliśmy sobie jajka na twardo, awokado, rzodkiewki i chleb razowy i ruszyliśmy w dalszą drogę. Często pytacie się mnie, żebym powiedziała, co ja jem. Ja jem absolutnie wszystko, co moje ciało pragnie. Był taki okres, że na przykład nie mogłam w ogóle jabłek jadać, a teraz bardzo dużo jadam jabłek, ogromną ilość owoców, warzyw, orzechy bardzo lubię. Nie mam chęci na chleb i mięso, tego jem bardzo niewiele, ale jem po prostu, słuchajcie, wszystko. Ja już w tej chwili nie patrzę na to, co nam naukowcy powiedzieli, co mamy robić, co mamy jeść, jak mamy spać, czy jak mamy chodzić. Po prostu robię to, co moje ciało chce. Ono samo wie, ono mnie zaprowadzi tam, gdzie mam być i ona mi powie, co mam robić, czy czego nie mam robić, w jaki sposób żyć. My jesteśmy wyposażeni we wszystko, co nam potrzeba. Siła, która nas stworzyła, dała nam absolutnie wszystko, co potrzebujemy do wspaniałego życia i należy słuchać swojego instynktu. Co tam robisz? Natura jest mądra, podkórkę mi zrobiła. Żebyś się odpoczął. O. Z powrotem. Nie wiem, ile godzin. 4-5, zaraz zobaczymy, ale 4-5 godzin żeśmy szli. Ciężko było, aleśmy zrobili całą wędrówkę. Widzisz, jaka dzielna jesteś? Super. Teraz dajcie, nagram. Skończymy baterię w aparatach. Nic nie działa, nic. W kamerach. Tak wszystko było piękne, że ciężko było przestać. Po 3 razy nagrywało. A ludzi tyle jest. Te wszystkie samochody z tą chorągiewką, to są z kopalni. Dzisiaj jest niedziela, zobacz, która godzina, jutro. Poniedziałek niepracujący i ci, którzy pracują w okolicach, to przyjechali i tyle ludzi jest, że niestety nie było takiego uroku, jak to bywa z mniejszą ilością ludzi. 4,5 godziny byliśmy. 4,5 godziny. No to ładna wycieczka, to jedziemy teraz po wodę. Teraz zatankować na nocleg.
Tak, już czas ruszać. Ja całą noc spać nie mogłam. Tak mnie strasznie bolały wszystkie mięśnie, że właściwie nie przez jedną, ale przez 2 noce miałam problem, żeby znaleźć sobie miejsce w łóżku, chociaż mamy bardzo, a to bardzo wygodne łóżko wyłożone takimi miękkimi materacami. No, ale po paru dniach mięśnie przestają boleć, a uczucie zmęczenia jest bardzo przyjemne. Janusz jeszcze ustawia kołki, aby wyrównać samochód, a ja już was żegnam. Mam tyle filmów, że nie wiem, jak ja dam radę bez internetu to wszystko wam pokazać. Zostawiam na koniec troszkę dźwięku natury. Ja jestem Hania i do usłyszenia.